Dzień dobry. Dzisiejszym moim i Państwa gościem na kanale YouTube na Łękowskim Szlaku z inicjatywy przyjaciela naszego kanału, pana Janusza Kwoki, jest pan Janusz Kieblerz, mieszkaniec urokliwej miejscowości Tylicz w powiecie nowosądeckim, miejscowy społecznik, miłośnik gór i historii obszaru muszyńskiego oraz przewodnik beskidzki. Tematem naszej rozmowy będzie rola i znaczenie Łemków w tzw. państwie muszyńskim, w czasach jego świetności oraz po jego upadku. Dzień dobry, panie Januszu. Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich słuchaczy. Wcześniej pan wspomniał, że Łemkowie, głównie sołtysi, byli powoływani do tak zwanej gwardii sołtysiej, tak? Coś takiego było. Ale czy zwykli sołtysi, czy zwykli Łemkowie, którzy nie pełnili żadnych funkcji jakichś ważnych, czy byli powoływani do służby wojskowej właśnie za czasów państwa muszyńskiego, za czasów wojsk węgierskich, za czasów najazdów wojsk węgierskich, za czasów Władysława Jagieły, czy trochę wcześniej? Oczywiście. Podczas każdej wojny, nieważne to było, czy był to Rusin, czy był to Polak, każdy mieszczanin w szczególności Tylicki, Muszyńscy i zwykli Łemkowie byli oczywiście, służyli w różnorakich formacjach wojskowych. Mianowicie już w tej Dragonii Sołtysiej to nie tylko mieszczanie, ale podczas zagrożeń państwo muszyńskie mogło wystawić ponad 600-osobowy oddział zbrojnej jazdy, gdzie służyli nie tylko, bo ich mieszczanie muszyńscy i tylicy i sołtysi, ale zwykli też jako zwykli mieszkańcy, jako piechota. Wielokrotnie w dokumentach można zobaczyć, że brali udział między innymi ciekawy opis bitwy o Kraków podczas potopu szwedzkiego, jak zdrożone wojsko z państwa muszyńskiego zostało rozbite ledwo co przyjeżdżając do Krakowa i ponieśli ogromne straty podczas tejże bitwy, podczas najazdu wojsk ze Ściborzyc, czyli sługi węgierskiego króla Zygmunta Luksemburczyka, również służyli Łemkowie, ale broniąc się, i wtedy doszło do dużych strat, jeśli chodzi o budynki, bo spalono wiele, wiele wsi łemkowskich, ponieważ Węgrzy aż dotarli pod Sącz, tam dostali, można powiedzieć, łupnia od szlachty sądeckiej i znów to wojsko węgierskie zostało rozwalone pod Bardyjowem. W późniejszych czasach oczywiście mieli obowiązek służenia w tejże Dragonii Sołtysiej, ale po rozbiorach zaczęły się inne czasy, czyli Austriacy już rządzili i z tego, co mam dokumenty również w Tylickim Muzeum, mam nawet ostrogi z kompanii karnej z Wiednia, Tyliczan, mieszkańców Tylicza, którzy, jak wiadomo, też byli powoływani do armii austriackiej. Podczas I wojny światowej Łemkowie byli troszkę traktowani, z tego co tutaj akta nam mówią, w taki sposób, można powiedzieć, nieciekawy, ponieważ 3 grudnia wojska rosyjskie wjechały do Tylicza i jedną z Żydówek tylickich i jedną Rusinkę ci żołnierze na rynku w Tyliczu zaprzągnęli do sanek i mieli taką zabawę, że te kobiety ciągnęły w koło rynku tych żołnierzy. Księdzu grekokatolickiemu Rosjanie zlali naftą ziemniaki, polskiemu komisarzowi przestrzelili rękę, ponieważ pieniędzy nie chciał wydać. Czyli takie, można powiedzieć, trudne czasy. Następnie znów podczas II wojny światowej wiemy na pewno, że ponieważ już mówiłem, że mam legitymacje wojskowe w Muzeum Łemków Tylickich, którzy służyli w pułkach strzelców podhalańskich, czy to pierwszym. Do II wojny światowej za chwilę dojdziemy, także na razie przerwijmy, bo później ten okres II wojny światowej jest szerszy i to dosyć ciekawy. Wróćmy się może jeszcze w dawne czasy. Było coś takiego jak Konfederaci Baskcy, czyli przyczyny pojawienia się Konfederatów Baskich na terenie obszaru muszyńskiego
I czy prawdą jest, że konfederaci byli raczej nastawieni negatywnie w stosunku do ludności łemkowskiej, czyli ruskiej, i ludność ta była przez nich upokarzana na tle narodowościowym, religijnym i wykorzystywana do wszelkich prac przy budowie umocnień czy kopania okopów? Szanowni Państwo, akurat Konfederacja Barska, no to jest mój taki, można powiedzieć, konik historyczny, ponieważ zajmuję się historią Konfederacji Barskiej od wielu, wielu czasów i chciałbym może tak troszkę załagodzić ten konflikt, bo tak naprawdę dokumenty sądowe, historyczne mówią wręcz coś innego. Konfederaci barscy przebywali w Muszynce, w Podlackową, na Jaworze, wśród właśnie Łemków, bo te miejscowości to oczywiście w 100% łemkowskie. Ten konflikt prawdopodobnie się wziął stąd, że jak to podczas wojny, no trzeba nakarmić wojsko, czyli były robione kontrybucje na rzecz wojska, co nie podobało się mieszkańcom, wiadomo, nie podobało się, ale jednak te stosunki według akt sądowych tutaj, bo akurat cały ten obszar podlegał sądownictwu polskiemu, mówi wręcz coś innego, ponieważ Łemkowie domagali się na przykład zapłaty za zabrane gęsi, więc zgłaszali sprawę do sądu, czyli widać, że płacono za te rzeczy, jeśli byłaś jakaś danina na rzecz wojska, ponieważ mamy taką sytuację, że jedna z Łemkiń do sądów występuje, ponieważ nie zapłacono za kury, za gęsi, więc sąd w ten sposób tłumaczy jej, że nie wystawia wart nocnych, więc odliczono jej za gęsi. I czyli mieli dodatkowe jak gdyby obowiązki wystawiania nocnych wart na granicy mieszkańcy tych przygranicznych terenów. No, według księdza Chylaka w Szubienicznym Wierchu, to tam oczywiście opisuje, że konfederaci barscy wieszają na Szubienicznym Wierchu Łemków. Według mnie jest to fikcja, ponieważ w aktach sądowych nie ma ani jednej sprawy, która by no, opisywała coś takiego, a naprawdę dokładnie wszystkie rzeczy te były opisywane. Raczej są o niemoralne prowadzenie się z konfederatami Łemkiń Tylickich, za co te kobiety dostawały 50 batów i wypędzano je z miasta, jeśli dochodziło do takich sytuacji, ale często w tych dokumentach to występuje, właśnie te historie. No i biorąc pod uwagę fakt, że w celu. A kto im wymierzał te baty? Albo pracownicy sądowi, albo też był kat, bo kat był wynajmowany przez wszystkie miasta, Sącz, Piwniczną, Muszynę, Tylicz, nie mieli takiego kata na stałe, tylko był wynajmowany, albo w większości te takie podstawowe kary, czyli takie baty na pręgierzu na rynki, to karnicy wykonywali, czyli policja państwa muszyńskiego. A jeśli dochodziło już do takich wyroków sądowych, no to oczywiście kata wynajmowano. Ciekawostką jest to, że na przykład Płaskiego namalowano w cerkwi na polichromii w izbach. Że Płaski podarował obraz świętej Barbary do cerkwi do Tylicza. No, gdyby oni żyli w takich złych stosunkach, no to by nie przyjęli do cerkwi obrazu świętej Barbary, albo też nie pozwoliliby w izbach cerkwi namalować w polichromii Płaskiego. Bo to zostało zniszczone właśnie w XIX wieku, kiedy właśnie ksiądz Chylak był proboszczem. Ta polichromia konfederatów w izbach. Także według dokumentów to nie widać tutaj, jedynie mogli mieć bardzo dużo do tylickiego burmistrza, ponieważ w czasie Konfederacji Barskiej burmistrz Tylicza podawał się za konfederata barskiego i jeździł po wsiach łemkowskich i zbierał dystrybucję na rzecz wojska. A tak naprawdę to rabował i kradł, za co później został ukarany, dostał 200 rusg jednym razem i 200 razy rusg drugim razem, bo jakby dostał 400 naraz, to by nie przeżył. Więc no to ciekawa rzecz była, ponieważ przeżył tą karę i po paru latach występuje w dokumentach nadal jako burmistrz Tylicza. Także
Do tego rzeczywiście mogli mieć pretensje, ponieważ wielokrotnie, jak gdyby podwójnie te daniny na rzecz Konfederacji Barskiej były dawane. No dlatego też ja chciałbym tak ocieplić trochę ten wizerunek Konfederatów, bo na przykład po przegranej bitwie właśnie Rusnacy w Cigielce, czyli po przegranej bitwie z rosyjskim generałem Drewiczem, to dali się znów we znaki Konfederatom, ponieważ przywitali ich widłami po bitwie, a przez całą noc nie pozwolili nawet ogniska zapalić w tym uwięzionym. Także historie były różne, więc, jak to wojna, więc nie były to za ciekawe czasy. Ale w ogóle po co się pojawili Konfederaci Barscy na terenie Muszyny? Konfederaci Barscy nie mogli stanąć szranki w szczerym polu z wojskami rosyjskimi, bo wiadomo, Stanisław August Poniatowski i caryca Katarzyna mieli bardzo bliskie stosunki ze sobą, więc caryca Katarzyna zaczęła wprowadzać swoje prawa w Polsce, a między innymi też chciała, żeby, no była to wojna religijna, można powiedzieć, ponieważ chciała, żeby prawosławie było religią równoprawną w wierze chrześcijańskiej, co nie spodobało się polskiej szlachcie, a później jak już szlachta polska zauważyła, że caryca już rządzi w Polsce, no więc doszło do powstania Konfederacji Barskiej, Barze na Podolu. Józef Pułaski w 1768 roku założył Związek Konfederacji, czyli można powiedzieć takie pierwsze polskie powstanie przeciwko królowi. No i powstały wówczas obozy na całym pograniczu polsko-austriackim. I między innymi w Koniecznej, w Grabiu. No tutaj akurat w Grabiu to był taki przypadek, że jednak Łemkowie udowodniono, że sołtys Grabia współpracował z Rosjanami i przy pomocy gołębi donosił o ruchach wojsk konfederackich. No i to może być też taki kolejny przyczynek do tych takich nieporozumień, nieznastek związanych z historią Konfederacji Barskiej. Może teraz wróćmy do nieco spokojniejszych czasów. Między pierwszą a drugą wojną światową. Proszę mi powiedzieć, czy Łemkowie w tym czasie byli ludnością przedsiębiorczą, czy posiadali własne młyny, posiadali własne jakieś biznesy? Jak to wyglądało? Czy mieli swoje tartaki? Czy to raczej należało do Polaków? Oczywiście, był to najlepszy okres, jeśli chodzi o rozwój naszych terenów, tutaj miejscowości. Po nazwiskach, no w tej chwili akurat mój znajomy z Nowego Sącza napisał taką książkę na temat foluszy, młynów, tartaków w Dolinie Popradu i ostatnio właśnie też grzebaliśmy, szukaliśmy dokumentów na temat właśnie tartaków, młynów, foluszy na terenie Tylicza, na terenie rzeki Muszynki, czyli w kierunku Muszynki, aż do Powroźnika. I okazuje się, że w większości te młyny, tartaki to prowadzili właśnie Łemkowie. Był to bardzo pracowity lud, naród, więc taki przedsiębiorczy. Zresztą no tutaj w Liczu niejaki Kania prowadził tartak, to był fundatorem Piotra w obrazów w cerkwi, do dnia dzisiejszego można podziwiać tenże obraz. No to było niewyobrażalne, bo jak zaczęliśmy przeglądać te mapy stare, to okazuje się, że co 200-300 metrów na rzece było jakieś urządzenie, które wykorzystywało wodę do kół, czyli nie tylko tartaki, młyny, folusze, ale też zwykłe żarna podłączano pod te bardzo ciekawe urządzenia. Czyli był to taki, można powiedzieć, naród bardzo przedsiębiorczy. Dużo Łemków oczywiście podczas pierwszej migracji, druga połowa XIX wieku, później w latach przed I wojną światową, nawet i po drugiej, I wojnie światowej, wjechało do Stanów Zjednoczonych. Do dnia dzisiejszego bardzo duży kontakt mam z tymi ludźmi, ponieważ przyjeżdżają, odwiedzają właśnie swoje rodzinne tereny. Mieli swoje tartaki, mieli swoje młyny, pewnie mieli też swoje sklepy. A oczywiście. Tutaj akurat w naszym regionie to można powiedzieć, że handel należał do Żydów.
Ale znów Łemkowie to byli specjaliści od. W dawnych czasach nie było innego pokrycia, tylko drewniane gąty, więc organizowano w Tliczu, na rynku, w Muszynie, na rynku potężne jarmarki, które trwały tydzień. I cztery razy do roku organizowano takie jarmarki, poczynając od Trzech Króli, później w święto wielkanocne, później Piotra i Pawła, później święta 1 listopada, takie jarmarki trwały tydzień. No akurat zdjęć mało się zachowało, ale są zdjęcia. Cały rynek, czy w Muszynie, czy w Tyliczu, to były same furmanki, pełne gontów, różnego wyposażenia, a oni całą zimę zajmowali się krzesaniem gontów. Dlatego tych parzeników, takich specjalnych noży do robienia gontów w muzeum mam bardzo dużo, bo to widać, że no, główne zajęcie przez cały długi okres, całej długiej zimy to było właśnie robienie, wyrabianie tychże gontów. Także i byli tkaczami, bo według spisów cechów rzemieślniczych to i rzeźnicy prowadzili sklepy. My właśnie w Tyliczu, w rynku Łemkowie mieli właśnie takie sklepy no, z wyrobami wędliniarskimi, mieli ubojnie swoje, także naprawdę bardzo przedsiębiorczy lud. Nieco wcześniej wspomniał Pan też, że Łemkowie posiadali własne szkoły. A czy to były szkoły obowiązkowe, czy to były tylko szkoły podstawowe, czy może też były to szkoły wyższe? Jak to wyglądało? Jak edukacja wśród Łemków wyglądała w tym czasie? W latach międzywojennych się to bardzo poprawiło, bo z tego co widać, to mieli orkiestry swoje, mieli czytelnię Kaczkowskiego w Tliczu po tych miejscowościach, czyli to widać, że edukacja bardzo do przodu poszła, bo wcześniej, jak już mówiłem, że zaborcom nie zależało na tym, żeby ktokolwiek tu potrafił pisać i czytać, czyli w 90 kilku procentach to byli analfabeci, nie tylko Łemkowie, ale i Polacy i Żydzi, ale widać, że w latach, można powiedzieć, już po I wojnie światowej zmieniło się to diametralnie, ponieważ no, znalazłem nawet już taki dokument, że Amerykanie, Łemkowie amerykańscy robią zbiórkę na budowę takiego domu edukacyjnego właśnie w Tyliczu. I organizowano tam w Stanach Zjednoczonych, ci Łemkowie organizowali różne imprezy, żeby jak gdyby zadbać o edukację Łemków tutaj pozostałych na naszych terenach. O raczej szkołach średnich nie słyszałem, żeby, no jeśli coś, to już mam dokumentów z cechów rzemieślniczych, czyli uwolnienie, czyli no taki młody rzemieślnik musiał w cechu spędzić trochę czasu, żeby dostał dokumenty. No i z nazwisk można zobaczyć, że byli to no, też Łemkowie, którzy kształcili się jako tkacze, jako rzeźnicy, jako stolarze, no bo tych dokumentów to troszkę tutaj w Tliczu pozostało. Kilka razy wspomniał Pan w czasie swojej wypowiedzi i wcześniejszej wypowiedzi, że po nazwisku można poznać, kto jest Łemkiem. W jaki sposób poznaje się, że to jest Łemko, a na przykład nie Polak, nie Czech czy Słowak? To jest bardzo ciekawa rzecz, bo na przykład wydawałoby się na naszych terenach, że Świątkowski, Klinkowski to są nazwiska polskie, a okazuje się, że nawet czy Kowalski, czy Nowak, bardzo często spotykamy takich ludzi, Łemków, Rusnaków. Bierze się to moim zdaniem stąd, że na przykład tutaj w państwie muszyńskim tych cerkiewek, znaczy Polacy mieszkali w większości w miastach. Jak taki Polak wziął sobie, dajmy na to, Świątkowski, żonę w Wojkowej, to tam już nie było cerkwi, kościoła, była tylko cerkiew. Jak już syn się rodził, no to po prostu chrzczono go w cerkwi. No tu były nawet w Tyliczu takie przypadki, że wiem, że Polacy mieli bliżej do cerkwi i nie chciało im się do kościoła, do rynku wychodzić, tylko w sąsiedztwie szli na mszę do cerkwi, a byli wiadomo rzymskokatolikami, byli Polakami, czyli w dawnych czasach jak gdyby nie było to ważne,
czy się chodzi do cerkwi, czy się chodzi do kościoła. No po prostu jak ktoś znał język łemkowski, a Polacy w większości znali, więc dla nich to nie było problemu, czy to idzie do kościoła, czy idzie do cerkwi. Czyli A jeśli mam chodzi zrozumieć, o te że nazwy. w międzywojniu ekumenia była bardziej powszechna niż teraz, chociaż się o niej mówi otwarcie, że niby jest ekumenia, tak? Między prawosławiem a rzymskim katolicyzmem, tak? Oczywiście, oczywiście, nie było żadnego problemu. Dopiero okazało się, że to jest ważne podczas akcji Wisła, bo wtedy, czy podczas przesiedlenia, bo wtedy okazuje się, że wszystkich grekokatolików no, wysiedlano, a wcześniej jak gdyby no, oni bardzo sobie, no, szczerze powiem, to tutaj w Kliniczu bardzo wesołe rodziny były, można powiedzieć, wiodły wesołe życie, ponieważ dużo było rodzin mieszanych i ogromnie szanowano się. Czyli jak już mówiłem, że święta wielkanocne obchodzili dwa razy, Nowy Rok dwa razy, Boże Narodzenie dwa razy. Czyli co chwilę jakieś święta religijne były, a szanowano się, więc Polacy w ogóle nie chodzili do pracy, jeśli były święta wielkanocne, czy tam Bożego Narodzenia, czy jakieś inne. I odwrotnie też. Także bardzo się szanowano pod tym względem. A jakie były znane, sławne łemkowskie, rusińskie nazwiska, które przewijały się w Tyliczu właśnie w międzywojniu? No to oczywiście nauczyciele z Muszynki, Nesteraki, którzy mieszkali też w Tyliczu. Był taki pisarz Onufry Nestera, który zginął podczas I wojny światowej, w polskim oczywiście wojsku zginął podczas którejś z bitwy. Jego wiersze opublikowano w Stanach Zjednoczonych. No i oczywiście bardzo cenione takie stare tylickie rody, jak ród Ciołków, następnie Brunarskich, no jedna z najbogatszych rodzin tylickich, którzy zostali wysiedleni na Ukrainę, no, rodzina Hawranów, Kowale, Cieśle, później tam na Ukrainie zasłynęli bardzo mocno jako budowniczy fabryk. No wiele, wiele takich nazwisk można by było wymieniać. No akurat tutaj z naszych terenów bardzo blisko też no, urodzili się rodzice z najsłynniejszego amerykańskiego artysty, jeśli chodzi o Andy Warhola, który nazywał się tak naprawdę Andrzej Warhola. I co ciekawe, mam znajomego, który mieszka tutaj Rusnak po słowackiej stronie i nazywa się Andrzej Warhola. No, taka ciekawostka. Proszę mi powiedzieć, czy miejscowość Florynka była w granicach tego byłego państwa Muszyńskiego? Oczywiście. Pierwsza nazwa Flornikowa to już z czasów powstania historycznego państwa Myszyńskiego, czyli 1391 rok, wówczas już leżała w granicach, należała do państwa Myszyńskiego. No i oczywiście tam też miało bardzo duże znaczenie historyczne powstanie, właśnie ogłoszenie powstania Wolnej Republiki Łemkowskiej, która przetrwała 16 miesięcy. No właśnie, jakie były przyczyny dążenia Łemków do samostanowienia i prób stworzenia państwa łemkowskiego? No to jest niesamowicie ciekawa historia związana właśnie z historią Łemkowszczyzny, ponieważ tak w latach międzywojennych te właśnie takie apetyty narodowościowe wzrastały. Po I wojnie światowej prezydenci kazali tworzyć swoją narodowość. No i Łemkowie też chcieli spróbować własnych sił. I w 1919 do 21 przetrwała Republika Łemkowska. Tam w Bieszczadach, też w okolicach Komańczy były podobne zamiany i w Preszowie podobnie też myślano. No, celem było stworzenie jak gdyby takiego państwa łemkowskiego, czyli szczyt Karpat no, miał jak gdyby odłączyć się od Czechosłowacji, Polski i stworzyć jak gdyby odrębne państwo. Premierem został kliński lekarz, doktor Kaczmarczyk. No i
skończyło się to tym, że wezwano twórców tego państwa do sądu, do Nowego Sącza, no i tam odbyła się rozprawa. Co prawda nie wydano wyroków skazujących, ale no, powstrzymano jak gdyby Łemków od tworzenia własnej państwowości tym sposobem. A jak pan myśli, dlaczego w ogóle Łemkom nie udało się jednak doprowadzić tej idei państwowości do końca, żeby to państwo powstało? No to jest bardzo trudny temat, no bo żadne z państw nie chce tracić swoich terytoriów na rzecz innego narodu, innej kultury. Więc według mnie to było podstawową przyczyną, że spróbowano zlikwidować no, w ogóle stworzenie całego państwa łemkowskiego, czy też po południowej stronie Karpat, czy po naszej stronie Karpat. No, no nikt nie chciał stracić no, terenów. Co prawda wiadomo, że te tereny były w większości zamieszkane przez Łemków, także mieli prawo do tego. Co prawda oni 600 lat już mieszkają na tych terenach, mieszkali, czy też udowodnione jest, że mieszkają na tych, mieszkali na tych terenach, więc mieli prawo. No, myślę, że no, to jest bardzo trudny temat, bo wiele czynników złożyło się na to, że no, nie, jak gdyby nie doprowadzono do rzeczywiście do historycznego powstania tego państwa łemkowskiego. Wiele by dyskutować na ten temat można by było. Oczywiście, że tak. Nie jestem historykiem, także nie będę wchodził głębiej w ten temat. Dlatego przejdę do kolejnego pytania, do którego pan w sumie już wcześniej próbował nawiązywać, ale pana skutecznie powstrzymywałem. Ale teraz już może jest na to czas. Dowiaduje się ze skąpych źródeł, że Łemkowie w czasie II wojny światowej licznie wspierali polskie organizacje konspiracyjne przeciwko Niemcom oraz organizowali tak zwane szlaki kurierskie, w których pomagali uciekinierom z generalnego gubernatorstwa przedostać się na południe Europy przez granicę słowacką. Dlaczego Łemkowie w ogóle się w to angażowali? Kto był najbardziej znanym Łemkiem, konspiratorem i kurierem? Cały okres II wojny światowej można powiedzieć, że no wiadomo, Łemkowie zostali powołani do Armii Polskiej i walczyli przeciwko Hitlerowi. Gdy Łemków uznano jako Ukraińców, czyli oni, no, można powiedzieć, byli w takiej uprzywilejowanej sytuacji i to bardzo często wykorzystywali. Tutaj akurat w Krynicy stworzono, można powiedzieć, uzdrowisko dla Niemców, czyli otoczono całą Krynicę, okopano okopami, wybudowano trzy bramy wjazdowe, tutaj od strony Tlicza, Kopciowej i od Muszyny i zostało zrobione takie zamknięte miasto hitlerowców. Ale mimo tego Łemkowie wykorzystywali no, tą swoją sytuację, że byli troszkę, mieli większe uprawnienia i powstały potężne siatki kurierów, którzy przeprowadzali ludność żydowską, polską, no każdego, kto chciał się dostać na Węgry. I no akurat w Tliczu powstały takie siatki, można powiedzieć, łemkowskie największe, ponieważ no właśnie wspomniany Andrzej Garbera, który był wcześniej był pilotem, no, przyleciał brał udział jako pilot w kampanii wrześniowej, został zestrzelony i po tych całych nieudanych, można powiedzieć, pierwszych dniach wojny, pierwszych miesiącach wojny, wrócił z powrotem do Tlicza i tutaj, można powiedzieć, stworzył taką no, siatkę przerzutową i tych kurierów było bardzo naprawdę dużo. No, niedawno mieliśmy akurat przyjemność wybudować pomnik ku czci i pamięci kurierom tylickim. I tam widać z nazwisk, że byli to Łemkowie, w większości Łemkowie, tak połowie może Polacy, ale pewnie więcej jakby się doliczył nazwisk łemkowskich, którzy no, chcieli pomóc tejże ludności. Najwięcej według mnie to tych
Żydów, oficerów przeprowadził Andrzej Garbera. Miał swojego brata Michała w Preszowie, co mu ułatwiało komunikację, więc bardzo często no, wędrował z tymi uchodźcami tam na Węgry. No tak z szacunków, jak rozmawialiśmy z jego rodziną, to, no, to pewnie tam kiedyś ojciec jego się no, stwierdził, że pewnie z 500-600 osób przeprowadził za granicę. I podczas właśnie tych jednego z takich przerzutów wpadł w patrol z bratem przed z policji słowackiej, został złapany, brat został złapany, a on jemu udało się uciec. I wyszedł na, ale obławę z Niemcy i Słowacy zrobili, wyszedł na Jodłę i na tej Jodle całą noc przesiedział. W nocy przyszła wichura, deszcz, rano mróz i okazało się, że na zapalenie opon mózgowych zmarł w Nowym Sączu w szpitalu Andrzej. No tą historię, ta historia została opisana przez tylicką Żydówkę, z pochodzących w Wandekornach, która przeżyła Oświęcim, a tak naprawdę to Andrzej przed wojną proponował jej nawet ucieczkę, bo się zakochał w Żydówce. I ją przeprowadził przez granicę tam na Węgry, do brata i okazuje się, że dzięki temu przeżyła później długi okres, co prawda później trafiła do Oświęcimia, ale trafiła do pralni i w tej pralni doczekała końca wojny, później wyjechała do Stanów Zjednoczonych i tą całą historię opisała. Dlatego też właśnie postanowiliśmy w Tyliczu upamiętnić tą historię kuriera Andrzeja Garbery, ale nie tylko, ponieważ i bracia Rystwejowie, Stefan, Władysław, też bardzo dużo osób przeprowadzili za granicę i wiele, wiele, czy też Koczański, Kozubski i wielu, wielu jeszcze innych Łemków właśnie bardzo mocno tutaj działało podczas II wojny światowej. No, no w tej chwili po II wojnie światowej nie można było mówić o nich, że są bohaterami, a okazuje się, że dożyliśmy takich czasów, że no, chcemy odtworzyć tą historię, bo jednak narażali wielokrotnie życie przeprowadzając oficerów, czy też Żydów i Polaków za granicę. Wspomniał Pan o tym, że Łemkowie przez Niemców byli traktowani jako Ukraińcy i dzięki temu korzystali na tym porównaniu. No, dla mnie jest to troszkę krzywdzące, że tak powiem, porównanie, ale z tego, co Pan, ale tego, co pan mówi, no, taka idea była. Proszę powiedzieć, dlaczego w ogóle Łemków porównywali do tych Ukraińców? Znaczy, nie chodziło mi tutaj o to, że oni coś złego robili, tylko chodziło o to, że no inaczej byli traktowani, ale no korzystali na tym, że na przykład no tutaj taki Andrzej Habran prowadził kooperatywę właśnie w Tyliczu i zajmował się pokątną pomocą dla rodzin polskich. Ponieważ Ukraińcy, czyli Łemkowie, otrzymywali kontyngent, czyli jakąś marmoladę, odzież, buty i tak dalej, i on też narażał życie swoje, pomagając Polakom. I no, można było powiedzieć, że no, czyniąc dobro, wykorzystywał to, że był troszkę inaczej traktowany. I o to mi chodziło. Ale czy według Pana, czy Łemkowie to są Ukraińcy? No nie, nie, według mnie to nie. No oczywiście do dnia dzisiejszego tutaj wśród Łemków jest taki problem, według mnie, ponieważ co niektórzy Łemkowie no, skłaniają się ku temu, że mogą mieć jakieś takie pochodzenie właśnie z tych dawnych plemion ukraińskich. No, są też Łemkowie, którzy twierdzą, że są odrębnym narodem. No i tu jest, według mnie, to jest takie właśnie no, historycznie troszkę niefajna rzecz wśród samych Łemków, że nie ma takiej spójności między sobą, jeśli chodzi o swoją własną tożsamość i o historię. Czyli generalnie mówi Pan, że Łemkowie sławili się, robiąc dobre rzeczy dla państwa polskiego. W takim razie, dlaczego po II wojnie światowej Łemków wysiedlono?
tak zwanej Akwisła. No i tutaj, proszę Państwa, to jest najbardziej smutna historia, jeśli chodzi o te tereny, o cała akcja Wisła i przesiedlenie ludności łebkowskiej. Ale to, proszę Państwa, nie tylko ludzie tutaj byli niezadowoleni, ale Polacy też byli niezadowoleni z tego, że przesiedlili. Wyobraźcie sobie Państwo, że w Tyliczu ksiądz Dryja Łemków podczas akcji Wisła, podczas przesiedlenia, żegnał, szedł z nimi piechotą aż na Krzyżówkę. No to jest jakieś 14-15 kilometrów, żegnając w ten sposób Łemków Tylickich, jak gdyby no, wyrażając ogromny szacunek do tej ludności, która tutaj mieszkała. Także tutaj raczej wpływu zwykli tutaj mieszkańcy nie mieli żadnego. To były oczywiście decyzja władz, no próbowano tutaj pisać też historię, że Łemkowie byli uwikłani w działalność band UPA, no co oczywiście to nie było to prawdą, co prawda jakiś taki 1% może by się tam, jakby się tak bardzo chciał poszukać, to by znalazł jakąś współpracę, ale w 90 kilku procentach to ci Łemkowie byli bardzo lojalni, jeśli chodzi o, oni sami siebie też uważali za Polaków, więc przez te wieki, także no tutaj no, wielka tragedia była, że ta ludność została tutaj z tych terenów, można powiedzieć, wyrzucona. No i do dnia dzisiejszego ci Łemkowie z takim wielkim sentymentem przyjeżdżają tu na te tereny, bardzo często ich oprowadzam, pokazuję stare dokumenty w muzeum i nie tylko, no i nawet ze Stanów Zjednoczonych ci Łemkowie tutaj przyjeżdżają. No też pomagam właśnie, ponieważ mam dostęp do akt notarialnych, więc patrzę troszkę inaczej na tych ludzi, jak oni tak z ogromnym sentymentem chcą poznać historię swoich rodzin, no, które tutaj zamieszkiwały długie, długie czasy. Także było to niesprawiedliwe, oczywiście. Od czasu do czasu nawiązuje Pan w swoich wypowiedziach do muzeum w Tyliczu. Proszę mi powiedzieć, co to jest za muzeum, kiedy powstało, czyj inicjatywy, komu to ma służyć? Muzeum Dziejów Tylicza powstało w związku z 650-leciem Tylicza i to był już tak 30-letni, można powiedzieć, wcześniejszy nasz pomysł, żeby coś takiego powstało. No i udało nam się zorganizować takie muzeum. Co prawda jest na razie prowadzone przez stowarzyszenie. 3 razy w tygodniu można zobaczyć eksponaty w muzeum, ale mamy też ogromną właśnie satysfakcję, że udało się zgromadzić w ratuszu w Tyliczu, całe jedno piętro na samej górze, zgromadzić ogromną ilość pamiątek po całej ludności i żydowskiej, i polskiej, i łemkowskiej, no i nawet i po cygańskiej, ponieważ mamy stare zdjęcia właśnie domów cygańskich. Ale najważniejsze, że mamy dokumenty, księgę notarialną, księgę sądową, pozyskaliśmy ją z Muzeum z Archiwum Narodowego w Krakowie na ulicy Siennej i możemy prześledzić historię sądowe, notarialne, historię całej miejscowości, no, poczytać naprawdę niesamowicie ciekawe rzeczy, jak się wiodło, jak tutaj się żyło przez te 400 lat, bo tyle mamy akurat w księgach opisane. Ale są no, naprawdę ciekawe eksponaty zgromadzone, dlatego też serdecznie zapraszam, jak ktokolwiek byłby gdzieś w naszych tutaj bliskich terenach, zapraszam, by obejrzeć historię regionu, który ma bardzo bogatą historię, ponieważ Tylicz no, niedawno obchodził 650-lecie nadania praw miejskich, czyli jest dużo starszą miejscowością. Zaprasza Pan nas do Tylicza. A proszę mi powiedzieć, czy w Tyliczu w ogóle znajdują się jakieś hotele, jakieś domy agroturystyczne bądź inne miejsca, w których taki Łemko, czy nawet nie Łemko, mógłby się zatrzymać, ugościć? Oczywiście, proszę Państwa, w tej chwili okolice to historyczna dawna Łemkowszczyzna, czyli okolice Muszyny, Krynicy, Tylicza, no to jest największe skupisko uzdrowisk w Polsce, muszę powiedzieć, bo w Muszynie jest kilka, czyli Złockie, Muszyna, Szczawnik, Krynica,
Tylicz jest uzdrowiskiem, niedaleko jest Wisława. To jest dawna historyczna Mrękowszczyzna. I tutaj, proszę Państwa, turystyka mocno się w ostatnich czasach rozwija, a w szczególności zimą, kiedy powstało już w tej samym Tyliczu cztery kolejki krzesełkowe, trasy ponadkilometrowe, jedna trasa, a tak naprawdę to kilkadziesiąt kilometrów jazdy po różnych trasach, wyciągi orczykowe i mnóstwo pensjonatów, agroturystyki, hoteli. W tej chwili cały czas to się rozrasta, także zapraszamy nie tylko zimą, ale i również latem, ponieważ mamy tutaj mnóstwo atrakcji turystycznych do zwiedzania, między innymi nawet i wspomniane dzisiaj już cerkiewki, które są, można powiedzieć, perełkami w Czy w naszych terenach. najbliższym czasie w Tyliczu bądź w okolicach odbywa się jakieś ciekawe wydarzenie, na które warto by było przejechać? Co roku, raz w roku organizujemy jarmark tylicki. Ale nie wyobrażajcie sobie Państwo, że to jest jarmark, gdzie można kupić krowy, konie. Oczywiście jest to jarmark artystyczny, czyli zapraszamy zespoły z całego pogranicza. Łemkowskie, słowackie, rusińskie, wszystkie zespoły zapraszamy z takiego prawdziwego pogranicza, jak to od dawien dawna. Te zespoły się spotykały, grały, śpiewały, że jedną piosenkę o takiej samej melodii śpiewało się w czterech językach, czyli po słowacku, po rusińsku, po węgiersku, po cygańsku i po polsku, no nawet i w pięciu. Także no można powiedzieć, w lipcu przeważnie, w każdego tam drugą sobotę lipca organizujemy taki festiwal kultur pogranicza właśnie na rynku tylickim, jarmark Google tylicki, na który świerkały mi, serdecznie że pan zapraszamy. również prowadzi taką willę turystyczną dla gości. A też oczywiście posiadam taki no, willa u babci Mili i apartamenty Polana Bradowiec. To też jak najbardziej. No, u nas każdy żyje z turystyki, więc w większości to działamy właśnie turystycznie. Organizuję też takie imprezy, takie dla grup, dla firm. Na ponad 100 osób mam taki szałas duży, O gdzie właśnie. właśnie przygrywam nawet w kapeli regionalnej Słyszałem też, też że pan właśnie na przegrywa kontrabasie. na jakichś instrumentach. Proszę nam powiedzieć coś więcej o swoim graniu. Co to za zespół? A to jest kapela taka regionalna. Stroje mamy takie tylickie. No długo żeśmy nie mogli, no, jak gdyby odtworzyć tych strojów, i okazuje się, że dotarliśmy do strojów. No, tak naprawdę stroje czarnych górali z Doliny Popradu wywodzą się ze strojów łemkowskich. A my odnaleźliśmy takie oryginalne, właśnie, może no, odtworzyliśmy stroje tylickie, ponieważ założyliśmy kilka lat temu zespół regionalny Pogranicze. To już taki duży, duży zespół z dziećmi, gdzie jest 30 dzieci i około 30 dorosłych. Oni już wjeżdżą na występy, nawet zdobyli Złotego Słowika w Kazimierzu nad Wisłą, między innymi śpiewając pieśni łemkowskie. Jako męska grupa śpiewacza, śpiewając pieśni łemkowskie, zdobyli pierwsze miejsce w Polsce Złotego Słowika. A ja prywatnie mam też taki swój regionalny zespół, gdzie przebywamy na takich imprezach okolicznościowych, po klińskich hotelach. Tutaj w Tyliczu raz w tygodniu w zimie przez całe ferie gramy dla turystów na stacji narciarskiej Masterski. No i repertuar jest różny, i słowacki, i polski, i góralski, i łemkowski. I no tak, żeby dla pokrzepienia duszy i rozweselić trochę ludzi, bo wiadomo, gdzie muzyka, tam wesoło jest. I tym optymistycznym akcentem zakończymy naszą interesującą przygodę po historii Tylicza. Oczywiście zapraszam wszystkich słuchaczy i widzów kanału Na Łemkowskim Szlaku do pana Janusza Kieblesza, do jego willi. Na pewno was ugości. Koniec drugiej części rozmowy online z panem Januszem Kiebleszem. Serdecznie dziękuję panu Januszowi Kiebleszowi z Tylicza, miejscowemu przewodnikowi Beskidzkiemu i działaczowi społecznemu, za udział w fascynującej rozmowie online na kanale YouTube Na Łemkowskim Szlaku. Jego wiedza i pasja wnoszą ogromny wkład w zachowanie i przekazywanie historii ludności łemkowskiej. Dodatkowe słowa wdzięczności kieruję w stronę pana Janusza Kwoki z Lubina, który zorganizował tę inspirującą rozmowę. Dzięki jego zaangażowaniu i merytorycznemu wkładowi miałem okazję zgłębić temat roli i znaczenia ludności łemkowskiej w tak zwanym państwie muszyńskim w czasach jego świetności i po jego upadku.
Dziękuję obu panom za poświęcony czas oraz za dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem z szerokim audytorium. Jestem wdzięczny za przyczynienie się do wzbogacenia wiedzy na temat bogatej historii regionu. Wam, drodzy widzowie, również serdecznie dziękuję za oglądanie tego materiału na kanale Na Łemkowskim Szlaku. Wasze zainteresowanie i wsparcie są dla mnie niezmiernie ważne. Mam nadzieję, że rozmowa z panem Januszem Kiebleszem była dla was równie fascynująca, co dla mnie. Zachęcam was do aktywnego udziału poprzez komentowanie rozmowy. Wasze opinie, pytania i refleksje są dla mnie cenne. Chciałbym stworzyć przestrzeń, w której możemy wspólnie dzielić się wiedzą i doświadczeniem. Jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, serdecznie zachęcam do subskrybowania kanału. Dzięki temu będziecie na bieżąco z nowościami i kolejnymi ciekawymi rozmowami na temat historii, kultury i dziedzictwa Łemków. Raz jeszcze dziękuję za wasze zaangażowanie i ciekawość.